dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak bawić się z dziećmi w ogrodzie. To są pomysły na takie zabawy, które możecie tak naprawdę zrealizować w czasie wakacji, tam gdzie jesteście, na działce czy nad morzem. Dzisiaj pierwsza zabawa – wodne baloniki. Zwyczajne balony albo takie wodne bomby napełniacie wodą, wieszacie na drzewo, dajecie dziecku coś w miarę ostrego, ale bezpiecznego do rozwalania tego i zobaczycie, co się będzie działo. Zabawa, którą chciałabym Wam zaproponować, to zabawa w zbieranie tego, co się uda. Patyczków, kory, szyszek, kwiatków, liści i układanie z nich obrazów. Możecie tutaj popuścić wodze fantazji, tworzyć postacie albo krajobrazy, co tylko Wam się podoba, a dzieci na pewno w taką zabawę wkręcą się z przyjemnością. Moi chłopcy zrobili domki, ośmiornice, ludziki i pająki. Moim zdaniem rewelacja. Kilka starych, niepotrzebnych desek wystarczy, żeby ułożyć tor przeszkód dla samochodów. Chłopcy wkręcili się w tą zabawę niezwykle, a użyliśmy tylko tego, co zostało nam po budowie tarasu. Jak widać, dzieciom naprawdę niewiele trzeba, żeby dobrze się bawić. Zabawa zdecydowanie nie jest wyłącznie dla dzieci, bo dorośli wkręcili się w nią równie mocno. Bańki mydlane w wersji trwałej robimy łącząc mydło do baniek mydlanych z gliceryną. Nie można przesadzić tej gliceryny, dać odrobinę i eksperymentujcie, zobaczcie, jaka mieszanka będzie optymalna. Ze zwykłego drucika możecie zrobić urządzenie, za pomocą którego wyczarujecie duże bańki, a tak naprawdę do puszczania baniek potrzebne są Wam tylko własne ręce. Miłej zabawy! Jak widzicie, dzieci świetnie potrafią się bawić bez elektroniki, bez iPadów, tak naprawdę z tych rzeczy, które są wokół nich, z odrobiną naszej pomocy. Przypominam Wam także o blogu. W zeszłym tygodniu pojawił się nowy wpis o ubraniach na wesele, więc drogie Panie, jeżeli ubranie na wesele spędza Wam sen z powiek, zapraszam do mnie. I jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Nieważne, czy jesteście kobietą, mężczyzną, tatą, mamą, czy kimkolwiek, tutaj znajdziecie ciekawe porady. Taką przynajmniej mam nadzieję. Dziękuję i do zobaczenia.